Śpiewajcie Bogu mocy naszej, wykrzykujcie Bogu Jakuba, aleluja. Zanudźcie pięść, uderzcie w bęben i mile dźwięczną cytrym i harpem. Tyle na razie na początek słów ze Słowa Bożego, a teraz będziemy dalej uwielbiać Pana. Time.
Niczego mi nie brak.
Thank you.
Thank you.
Przeszkadza nam w relacji z Bogiem. Grzech oddziela nas od Boga. Jest po prostu mur między nami a Bogiem, gdy jest w naszych sercach grzech. Jest to dzieło diabelskie, które wykrada z naszego serca czystość, świętość, nieskazitelność przed Bogiem, do której Bóg nas jako dzieci swoich powołuje. Wielu ludzi dzisiaj żyje w grzechu. A Salomon powiedział tak: mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec poufala się z grzechem i czuje się bezpieczny. Człowiek mądry, bojący się Boga, unika grzechu. Ale głupiec spoufala się z grzechem i czuje się niewinny. Czuje się, jakby nic wielkiego nie robił. Ale Bóg mówi, że czuje się bezpiecznie. Jest, jak zapisane jest w jednym wersecie Biblii, brud we własnych oczach czysty, choć nie jest obmyty z własnego brudu. Czuł się bezpieczny. Być może nie raziło go to, co czynił. I dziś Słowo Boże nam mówi na ten temat. Wielu ludzi przychodzi na zgromadzenia, na grupy, różnego rodzaju grupy, jak właśnie tutaj, czy na nabożeństwie. Stają i mówią, jesteśmy ocaleni, jesteśmy zbawieni. A Bóg mówi, jak kradniecie, mordujecie. A w Nowym Testamencie morderstwo jest przyrównanie nie do morderstwa fizycznego, ale Pan Jezus mówi, że morderstwem jest nawet nienawiść do drugiego człowieka, kiedy w sercu czujemy nienawiść. Co założycie? Krzywo przysięgacie? Składacie ofiary Baalowi i chodzicie z cudzymi bogami, których nie znacie? A potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie, jesteśmy ocaleni. Aby
dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości? Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i ja to widzę, mój Pan. Widzi Bóg twoje uczynki, moje rzeczy, moje dobre i złe strony zna Bóg. Zapytuję nas, jak to? Mówicie, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jak czujecie się dobrze w tym, co w moich oczach jest bezbożnością i bezprawiem? Co w moich oczach jest obrzydliwością? Jak zapytuję Bóg? I Bóg mówi, ja to wszystko widzę. Mnie nie oszukasz. Ale Bóg jest pełen dobroci i miłosierdzia dzisiaj dla nas na tym miejscu wszystkich. I Bóg chce, abyś zerwał wszelkie kontakty z grzechem. Grzech jest to łamanie Bożego prawa. Moi drodzy, w Bożym oczach, ja już powiedziałem, jest to obrzydliwość. A Pan w objawieniu świętego Jana mówi, że nic nieczystego do Jego Królestwa nie wejdzie. Ale daje nam możliwość. Daje nam dzisiaj szansę skorzystać z tej czystości. Jak się oczyścić? Możemy zapytać. W Księdze Objawienia, w 22 rozdziale, w wersecie 14 jest napisane: błogosławieni, którzy biorą swoje szaty we krwi baranka. Dzięki temu mają wstęp do Jego Królestwa. Kiedy nasze życie zostanie oczyszczone krwią baranka, kiedy przyjdziemy do Niego i zawołamy: Panie, ratuj, Boginę. Kiedy zauważymy, że rzeczywiście jesteśmy grzesznikami, bo i ja tak zauważyłem, dzięki Bogu, że na to moje oczy duchowe, oczy mojego serca się otworzyły, a to sprawił Duch Święty, który dzisiaj przez to Słowo do Ciebie chce przemawiać. Dzisiaj przez to Słowo Bóg chce do Ciebie mówić, abyś zmienił swoje życie. Tu nie namawiamy do jakiejś grupy wyznaniowej, do jakiejś religii, ale zachęcamy do Pana Jezusa Chrystusa, bo jesteśmy tu zgromadzeni ze względu na Niego. A bowiem sam Pan Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech zgromadza się w imieniu moim, tam jestem pośród nich. Zapytał każdego z Was, nie każdy sam odpowie w swoim sercu. W jakim imieniu przyszedłeś? Czy przyszedłeś w imieniu Pańskim? Z ciekawości, aby odebrać od Boga to, co Bóg chce Ci dać? Wiecie, Bóg dzisiaj w naszych czasach mówi, abyśmy się upamiętali. Były czasy, że Bóg puszczał płazem czasu niewiedzy, ale teraz wzywa jednak wszystkich nas tutaj, abyśmy się upamiętali. Tylko przypomina im, kim jestem w Jego oczach. Dzisiaj, kiedyby Bóg naprawdę, kiedybyśmy byli tak, Ananiasz i Safira stanęli przed Bogiem, tak, oni stanęli już oszukiwali, kiedy Piotr, apostoł, któremu Bóg objawił, że w ich życiu jest niegodziwość, gdyby to objawił Pani Matki. I dzisiaj tylko dzięki łasce Boga, że niedoskonałości z powodu naszych ochronnych grzechów. Bo jak kwas przylega do bioder męża, tak mówi Pan, ja chciałem, aby cały dom izraelski, cały dom ludzki, mówi Pan, przybnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą. Bo chcę, abyśmy przybnęli do Niego. Bóg chce, abyśmy byli Jego chlubą, chwałą i ozdobą. Ale pytanie, czy Ty usłuchasz? Dzisiaj Bóg nawołuje nas do uświęcenia i do czystości. Wiecie, sami siebie nie potrafimy uratować. Ale pewnego dnia, około 2000 lat temu, Bóg posłał swojego jedynego Syna na ziemię, aby wziął nasze przestępstwo i nasze grzechy.
Jego niewinna krew lała się za nasze grzeszne życie, za moje. Za moje grzeszne życie. I Bóg dzisiaj ma do nas wszystkich tutaj wyciągnięte swoje ramiona. Mówi do Ciebie, synu, córko, przyjaciółko, przyjacielu, przyjdź. Ja mam do Ciebie ręce swoje wyciągnięte. Uchwyć je. Rzuć się w moje ramiona. Póki jest czas. Póki jest ta możliwość. Czytamy w Pieśni nad Pieśniami taki fragment, kiedy oblubieniec przychodzi do drzwi domu oblubienicy i puka. I kołacze. Kołacze długo i długo. I po pewnym czasie, kiedy oblubienica nie otworzyła oblubienicowi drzwi, odchodzi. I otwiera te drzwi już ta oblubienica, gdy zobaczy, że oblubieniec odchodzi, rozczarowana i rozgoryczona w tym sercu, stała, nie rozumiejąc tego, co się stało. A chcę powiedzieć Wam dzisiaj na tym miejscu, że Bóg nie chce, żebyś Ty kiedyś był rozczarowany i rozgoryczony, kiedy być może będzie już za późno. Za późno, by z tej szansy Bożej korzystać. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brali chwały Bożej. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma. Nikt z żyjących nie okaże się przed Bogiem sprawiedliwy. Mówi na ten temat Psalm 142. 143. Przepraszam. Mówi drugi werset. Gdyż nikt z żyjących przed Panem nie okaże się sprawiedliwy. Ale daje nam dzisiaj szansę w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, abyśmy zostali w Nim usprawiedliwieni Jego ofiarą na krzyżu Golgoty. Jego sińcami, ranami, Jego krwią, która lała się z Jego ran. Nie na darmo znosił te cierpienia nasz wspaniały Jezus Chrystus, nasz Mistrz. Kiedy tak czasami rozmyślam nad Słowem Bożym, nad tym, co się dokonało, to tylko powiem tyle. Jestem zbyt ograniczony, aby to pojąć. Zbyt ograniczony, aby pojąć miłość Boga naszego do nas. Chcę Wam powiedzieć, że dzięki wierze w Jezusa Pana naszego zostałem uratowany. To Bóg wyciągnął mnie z tego upadłego grzechu. I dzisiaj, stojąc na tym miejscu, rozpamiętuję sobie dzień, kiedy 7 lat temu w marcu zaprosiłem Pana Jezusa do swojego serca. Był to dla mnie wielki dzień. Wielkie święto. Ja pomyślałem, Boże, ja się narodziłem na nowo. To było dla mnie przeżycie, które pamiętam. To było gdzieś chyba 18 marca, kiedy Pan przyszedł do mojego serca. I już od dzieciństwa Bóg, dzięki moim kochanym rodzicom, którzy mnie prowadzili na grupy, poznawałem Słowo Boże. I uniknąłem wiele złych rzeczy, które być może, gdyby nie Chrystus, zakosztowałbym dzisiaj. Ale Bóg daje szansę. Gdyż nieważne, jaki grzech uczyniłeś. Ludzie dzisiaj mówią, a ja taki mały grzech uczyniłem, to jest nic wielkiego. Ale Bóg mówi, że za każdy grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Nie mały czy wielki, za każdy grzech, nawet za ten mały i ten wielki. Każdy za swój grzech ciężar poniesie, każdy za swój grzech umrze. I Bóg dzisiaj na tym miejscu puka do naszych serc, abyśmy zupełnie mu zaufali. Czy murzyn może odmienić swoją skórę, mówi Pan, a Pan teraz moje pręgi, a czy wy przywikli do złego, możecie dobrze czynić, mówi Pan. To mówi Pan teraz. Czy my przywikli do złego, możemy dobrze czynić? Nie, ale dzięki temu, że Pan Jezus poszedł na krzyż i zabierając nam nasze grzechy, nasze ułomności, słabości, błędy naszego życia, jest możliwość przez wiarę Jezusa Chrystusa uzyskać usprawiedliwienie przez krzyż Golgocki. Krzyż to nie tylko wizerunek, to nie tylko materia, ale to wydarzenie, które dokonało się na Golgocie, które czytamy w Ewangeliach, 4 Ewangeliach.
Bóg do nas dzisiaj mówi, że nie na nam Bóg poszedł na krzyż. Czy nie na nam obudził się chwały swojej, aby po prostu była ofiara zastępcza. Bóg, Jezus Chrystus, Syn Boży, stał się ofiarą zastępczą, bo gdyby nie to, co On na krzyżu dokonał, my byśmy wszyscy poszli do jeziora pustego. Wiecie, dzisiaj ludziom się zda, że jest wszystko w porządku, że chodzą do kościoła, nikogo nie zabili, nie skrzywdzili, że cóż, przecież pójdą do nieba. A Salomon mówi w 14 rozdziale, 12 wersecie i 16 rozdziale, 25 wersecie, że nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci, na zagładę. W innym miejscu mówi, ratuj wydanej na śmierć, a ty, który wiedzy się na stracenie, zatrzymaj. I dzisiaj Bóg przez tą grupę chce cię uratować i chce ci powiedzieć, że idziesz na śmierć, na zagładę. Ale Duch Święty dzisiaj przez to słowo mówi do ciebie, abyś mu oddał swoje serce. Abyś, oddając mu swoje życie i swoje serce, naśladował mu przez cały czas. Przez cały czas. Kto bowiem zachowa cały zakon, mówi Słowo Boże, a uchybi w jednym, winny jest wszystkiego. Dlatego wracając do tego, co powiedziałem, że w Bożych oczach nie ma większego niż Boże. To właśnie to, co Jakub mówi w liście swoim, w 2 rozdziale, 10 wersecie, że choćby wszystkośmy przestrzegali, a w jednym uchybili, winni jesteśmy wszystkiego. Ale o własnych siłach nie jesteśmy w stanie być przed Bogiem w porządku. Ale Bóg nam dał dzisiaj Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Ducha Świętego, który daje nam moc, jeśli o to poprosimy, do życia uświęcenia i czystości. Bóg, dzisiaj zauważyłem, z pewnej rzeczy mnie uwalnia. Uwalnia mnie cały czas. Uwalnia mnie cały czas. Być może na niektórych z naszych serc jest dzisiaj zasłona. Zasłona, która sprawia, że nie widzimy swojego stanu przed Bogiem. Zasłona, że nie widzimy, jak w wielkim grzechu jesteśmy. Ale dzisiaj powiedziane jest w liście do Koryntian, znamy nam słowa, Słowo Boże w większości tutaj, takie słowa. Gdyż w Chrystusie zostaje zasłona usunięta. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. I dzisiaj może zawołać do Boga, a On cię uratuje, zbawi i oczyści. My nic nie pomożemy Tobie, ale my jesteśmy tylko naczyniami Bożymi i tymi, przez których Bóg zachęca Cię do tego, abyś oddał Mu swoje życie dzisiaj. Nie odchodź ten zniewolony w grzechu żyjący. Nie odchodź. Bo straszną jest rzeczą, gdy człowiek umiera niepojednany z Bogiem. A dzisiaj jest możliwość. Dzięki Bogu w naszym kraju można głosić Słowo Boże. Jeszcze, powtarzam, jeszcze nie ma prześladowania. A czy wiemy, co będzie później? Nie wiemy. To jedynie Bóg raczy wiedzieć. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Amen. Chwileczkę zająć też. Ale jeszcze do tego, po prostu taka myśl mi przyszła. Tą pieśń mi śpiewali. Świecie, świecie, dokąd jedzie Twoja droga. Nawet nie wiesz, że oddala Cię od Boga. Na jej końcu wielka przepaść czeka. Zawróć jeszcze dzisiaj i nie zwlekaj. Nie wiesz, na kim Cię wiedzie, ale możesz się dowiedzieć ze Słowa Bożego, z tej księgi. Z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział. Miejcie cierpliwość na chwileczkę. Na ten temat jeszcze. O dwóch drogach. Chodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestrona droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią chodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajduje. Znamy to słowo i te dwie drogi, to już od przedszkola już nas uczyli, że są dwie drogi, ale zastanówmy się nad tym. Idziemy tą drogą
Przychodzimy do tej wąskiej bramy, ale mamy tyle nałożone na tych swoich barkach przywiązań do tego świata, że nie możemy przejść przez tą bramę. I jaki wniosek? Co mamy zrobić przed tą bramą? Jak już żeśmy doszli do tej bramy? Jezus Chrystus jest tym, którym możemy być uwolnieni. Tam to zrzućmy, żebyśmy mogli przejść przez tą wąską bramę do tej szczęśliwości. Bo my się tak borykamy. Chcemy iść tą wąską bramą, ale tych przywiązań, tych grzechów mamy tyle, że nie przejdziemy przez tą bramę, przez tą wąską. Jedynie przez tą szeroką. A ta szeroka, wiadomo, gdzie wiedzie. Ta zapraszę. Tyle bym miał. Niech Was Bóg błogosławi. Teraz jeszcze zaśpiewamy te dwie pieśni. Moi kochani, zanim jeszcze zaśpiewamy, to byśmy powstali, podziękujemy Panu za to, co będziemy my do Ciebie. I wiemy, że to wszystko, co mamy, to od Ciebie pochodzi. Ty zadbałeś o nasze ciała, Panie, i nasze dusze. I wszystko to mamy z Twojej dobrotliwej ręki. I chcemy Ci podziękować, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa, za to wszystko, co Ty czynisz dla nas. A także i za ten dar, który teraz będziemy spożywać na stole, który jest. Abyś go raczył pobłogosławić, byśmy go spożyli w posiłku naszego ciała. Ale Tobie chcemy oddać chwałę i dziękczynienie, bo to wszystko mamy od Ciebie, Panie, z łaski, za darmo. Dziękujemy Ci i kłaniamy Ci się, Jezu. Amen. Thank you.
Jezu mój, jesteś jak perła, jesteś jak perła, jesteś jak światło, jesteś jak światło, sercu my. Prosiłbym, abyśmy nie wychodzili i nie robili zamieszania. Wytrzymajmy na chwilę, bo to rozprasza i tego, który jest, który studiuje i w ogóle atmosfera się robi takie zamieszanie. Na chwilę możemy być. Witam Was wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Nie klaskałem dlatego, że uważam, że to nie były debiuty. Bo brat już tyle razy przed nami śpiewał. Zawodowcy. To już są zawodowcy. Chwała Bogu za to, że możemy Bogu śpiewać na chwale. Śpiewaliśmy taką pieśń, wspaniałą pieśń, prośba do Pana. Ja bym chciał może na temat tego, tej pierwszej zwrotki dwa słowa powiedzieć. Codziennie, Panie Jezu. Codziennie, Panie Jezu. Amen, codziennie. Czy tak jest w Twoim i moim życiu? Jeśli jesteśmy szczerzy przed sobą i przed Bogiem, to możemy powiedzieć, Panie Jezu, to nie ma tak codziennie. To może tak co drugi dzień, a może co trzeci. W najgorszym wypadku co piątek. Ale jednak jest, Panie Jezu. Do Ciebie wskruszę, modlę się. Czy my w skrusze stoimy przed Bogiem, modląc się do Niego. Kiedy dzisiaj przyjeżdżałem na to spotkanie, zastanawiałem się i w domu jeszcze podczas wykonywania różnych prac. Panie Jezu, ja nie wiem, jakie te słowa masz przygotowane dzisiaj na zgromadzenie. Ja nawet nie wiem, kto będzie. Wyobrażam sobie parę osób, próbowałem sobie wyobrazić, widziałem te osoby. Ale kto będzie więcej, nie wiedziałem. Ale On już wiedział, kto będzie na zgromadzeniu. Bóg dokładnie wiedział, kto będzie i też przygotowywał słowo pod tym kątem. I kiedy czytałem to słowo, które zapisane jest w Ewangelii Świętego Mateusza, w 15 rozdziale, od wersetu 21, to się zastanawiałem, Panie, jak to jest? Czy to rzeczywiście to słowo na ten dzisiejszy wieczór jest przygotowane? Jest to temat o uzdrowienie córki niewiasty kananejskiej. Ja wiem, Panie mój, nie rozumiem, dlaczego akurat to słowo. Dlatego, że to nasze terytorium jest różne.
Są tutaj osoby, które są zbawione. Są osoby, które tylko przychodzą i wiele razy słyszały Boże Słowo, poselstwo. Ale też widzę dzisiaj osoby, które pierwszy raz moje oczy oglądają. I tak się zastanawiałem, Panie Jezu, daj Ty mi słowo na to dzisiejsze nasze zgromadzenie. Ale zanim do tego przyjdę, to chciałbym powiedzieć takie krótkie świadectwo. Co przydarzyło mi się mnie osobiście? Kiedyś, a to też jest wina moich okularów już, poszedłem się wykąpać do łazienki, napuściłem sobie wody, a wiecie, że człowiek też tak chce pachnąć. No i widzę pojemniczek taki różowy, fajny, nalałem, pieniło się super, wykąpałem się. Ale kiedy wyszedł z tej wody, patrzę, jakiś rzeczy cały biały. Nie wiedziałem, co to jest. Nie miałem okularów przy sobie. Mówię żonie, Krzysiu, co to tam w tej łazience w różowym pojemniku jest za płyn do mycia? Przecież to nie jest płyn do mycia, to jest wanisz. I patrzę, cała opalenizna, ale fajnie opalony, zeszła ze mnie. Ona mnie zmieniła, moją skórę zmieniła. Stałem się inny, taki biały jakiś taki, nietypowy. Nie było polodu, a tu biały. Po ile siedział we wodzie, to był biały. I to mi też dają taki obraz, że często ludzie przychodzą, modląc się do Boga i zmieniają się tak powierzchownie. Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że zostali wybieleni, wyczyszczeni, że to wszystko tak aż do głębi, do serca się dostało. Ale to tak nie jest. To, co oczyszcza do białości, to jest krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ona nas nie tylko uwalnia od grzechów, ale nas oczyszcza od wszelkiej skazy i zmazy. Abyśmy w takiej czystości od wewnątrz, która emanuje na zewnątrz, mogli pielgrzymować i być świadectwem dla tych, którzy są wokół nas. I dzisiaj, kiedy czytałem słowo o Samarytance, wiele razy go dzisiaj przeczytałem. I tak się nad tym zastanawiałem, że to właśnie świadectwo Samarytanki spowodowało, że wielu w Samarii ludzi nawróciło się do Boga. To świadectwo Samarytanki sprawiło, że wielu ludzi mogło przyjść i słuchać tego, co Jezus kazał. Dlatego, że ona im powiedziała o tym, jak to Jezus odkrył jej wnętrze. Jak to Jezus odkrył jej tajemnicę życia. Mówi, przyprowadź mi męża. Panie, nie mam. A miała już ich 5. To znaczy, że zżyła z 6, bo ten, który był, nie był jej mężem. Odkrył jej wnętrze. Zdemaskował ją. I tak się nad tym zastanawiałem, że wielu ludzi chciałoby podejść do Pana Jezusa, który jest światłością świata, ale boją się. Boją się, aby to światło Chrystusowe nie weszło w głąb człowieka. Boją się, żeby Bóg nie ujawnił grzechu, który tam gdzieś głęboko jest pielęgnowany. Ileż to ludzi dzisiaj jako dzieci Boże idące przez ten świat śpiewają o nowym stworzeniu. Wysławiają i składają świadectwo, jak Bóg wielkie rzeczy uczynił w ich życiu. Ale był taki czas, że może się im zrzemnęło troszeczkę. Był taki czas, że przyspali trochę na tej drodze i pojawił się jakiś dziki pęd w ich życiu, który naprawdę może być bardzo ładny. I na początku nie wydaje nam się, że on nam może kiedyś przeszkadzać. Ale to tak jest po czasie jak z kamieniem, który dostaje się nam do buta, który szczelnie jest związany na naszej nodze i możemy iść wesoło śpiewając, radując się, a w pewnym momencie czujemy, że nas coś tam uwiera. I musimy się zatrzymać po to, aby rozwiązać ten but, aby go zrzucić, aby wyciągnąć z niego to, co kale naszą stopę. Kochani, i nie bójmy się dzisiaj spojrzeć pod takim kątem,
na nasze życie. Może jest coś w nas na dzień dzisiejszy, co nam uwiera pod tą Bożą zbroją, o której tu dzisiaj było powiedziane. Nie próbujmy tam zrzucać po kawałku tej zbroi. Chcemy ją nosić, ale chcemy wiedzieć, że krew Chrystusowa płaci jej dzisiaj. Że jeśli ona wczoraj miała moc, to ona ma dzisiaj tą samą moc. I jutro będzie miała też tą samą moc. Nie bójmy się dzisiaj przed Bogiem wyznać tego, co nam przeszkadza, co nam uwiera, czy w tym bucie, czy pod tą zbroją. Czasem jest tak, że to tam gdzieś z tyłu, gdzie nie możemy sobie dać rady sami, nie potrafimy sięgnąć ręką. Kochani, po to jesteśmy razem. Po to, że potrzebujemy się nawzajem. W liście do Galacjan, w 6 rozdziale, w 2 wersecie jest zapisane, abyśmy nosili brzemiona jedni drugich. Jesteśmy po to, abyśmy sobie nawzajem mogli pomagać. Abyśmy tym, którym ten ciężar w ich życiu zaczyna ciążyć, ciężar, który zdaje się nie do zniesienia, abyśmy mogli podejść, uchwycić i pomóc dalej iść. Kiedyś miałem takiego wujka, który był na wschodnim froncie. Później był w niewoli syberyjskiej. Powiedział mi taką rzecz. Kiedy ktoś był ranny wokół nas, nie pozostawialiśmy go samego. I często ten człowiek umierał w drodze, a oni go pod ramię nieśli. Uciekali razem z nim. Nie pozostawiali go na polu walki. Nie było im to obojętne, że ich towarzysz kilometrów mógł przejść, walcząc ramię w ramię, w pewnym momencie pozostał bez tyłu. Było to nie do pojęcia, aby go pozostawić. Narażając własne życie, zabierali go pod rękę i ciągli go, często już nawet martwego, ale ciągli go do przodu. I to jest też taki obraz dla nas ludzi wierzących. Czy my w taki sposób postępujemy z tymi, którzy osłabli nam po drodze? Którzy napili się tego zatrutego? Czy my wtedy próbujemy im w jakimkolwiek sposób pomóc, podnosząc ich, pocieszając ich? Czy raczej jest nam to obojętne, a czasem chcemy ich nawet wydobyć? Jaki jest stosunek twój i mój do tych, którzy są wokół ciebie, którzy osłabli po drodze? Czy zachowujemy się tak jak Chrystus, który jest dla nas wzorem? Czy jest nam to obojętne? Kiedyś, parę tygodni temu, kiedy tłumaczyłem pewnego misjonarza, powiedział taki przykład. Na początku nie wiedziałem, czy dobrze go tłumaczę, bo mówił o świniach, mówił właściwie o świniach. W jednym kościele. I tak się chwilę zawahałem, spojrzałem na niego, czy abym dobrze zrozumiał to, co on chce powiedzieć. A on powiedział coś takiego, ja to powtórzę. Pewien człowiek nabył ze świnie. I miał ją tam w tym chlewiku swoim. Ale doszedł do wniosku, że właściwie ta świnia może mieszkać razem z nim. Bo on ma dwa pokoje i może mieszkać ta świnia w jednym pokoju. Cóż mu szkodzi ten pokój odstąpić? I tę świnię wprowadził do domu. Ale że była taka wybrudzona, poszedł z nią do łazienki. Nie wiem, czy walisza używał, ale szampunu używał do tego, aby ją umyć. Wyczyścił elegancko, taka się różowytka zrobiła. Po żonie, która była kiedyś u niego w domu, pozostała taka keta złota. Założył jej na kark, ubrał to i świnie jak trza. I ta świnia, kiedy była w domu, wyglądała porządnie. Ale w pewnym momencie ten gospodarz nie zamknął drzwi. Nie zamknął drzwi, wyszedł i nie zamknął drzwi. I świnia wyczuła, że jest drzwi otwarte, wyszła. I wiecie, co zrobiła pierwsze? Poszła do bajora i wyciopała się cała.
Dlaczego to zrobiła? Pytanie, dlaczego to zrobiła? Bo ona była tylko świnią. I tak jest z wieloma ludźmi, którzy przyjmują Boży dar, którzy decydują się iść za Panem Jezusem, którzy wyznają w płaczu: Panie Jezu, jestem grzesznikiem. Pomóż. Oczyś mnie Twoją krwią. Przyjmują to, co wydarzyło się na krzyżu Golgotskim. Wiarą. Ze łzami, z krzykiem. Depczą papierosy. Zarzekają się nigdy więcej go żałować. A za kilka dni, kiedy te drzwi się otworzą w drugą stronę, kiedy to diabeł chytrze podejdzie i otworzy furtkę do tego bajora, ci ludzie idą i na nowo się tarzają. I to, co Chrystus uczynił dla nich, nic nie znaczy. Przestań tam dyskutować. Nic nie znaczy to, co Chrystus uczynił dla nich. Śmierć i zmartwychwstanie Pańskie stało się dla tych ludzi niczym. Chciałbym ten przykład o tej niewieście kananejskiej przeczytać. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. A oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy od uczniowie jego, prosili go mówiąc: oddaw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając, rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekł: Panie, pomóż. A on odpowiadając, rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczenięta. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając, rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara Twoja, niechaj Ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Kiedy siedziałem tu przy stole, czytając jeszcze parę razy to słowo, powiem: Panie Jezu, czy ja miałbym tyle wiary, gdyby coś takiego spotkało mnie, jak to niewiasty kananejską? Przecież Ty, kiedy wołała do Ciebie, Ty nawet nie przemówiłeś, Panie. Ty nawet nie odpowiedziałeś jej na jej wołanie. A ona wołała: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Tu czytam, że ona krzyczała do Pana: zmiłuj się nade mną. Przyszła do Pana Jezusa z wielkim problemem. Był to problem jej życia. Jej córka była pędzona przez demony. Ona szukała ratunku. Niech jej nie mam pomóc. I ona przyszła do Pana Jezusa, a Jezus ją zlekceważył. Przeszedł, jakby nie słyszał jej. Ilu w nas, kiedy wołamy do Boga, kiedy nie słyszymy Jego głosu, ponawiamy nasze wołanie? Ilu z nas posiada taką wiarę jak ta niewiasta, która walczyła o to, aby Jezus Chrystus pomógł jej córce? Ilu z nas nie zniechęciłoby się, tak jak ona, kiedy na drodze jej nie tylko, że Jezus ją nie usłyszał, ale stanęli uczniowie, którzy powiedzieli: odprawią, odprawią. Kochani, czy my dzisiaj też nie zauważamy w życiu naszych takich sytuacji, że wielu ludzi wydaje osąd i mówią: z tego człowieka to już nic nie będzie. Odprawić go. Odrzucić go. Czy my dzisiaj, jako ci, którzy składają świadectwo, nie stajemy się sędziami tych ludzi? Czy ten Pan Jezus Chrystus i za nich nie umarł? Jest napisane w tej pieśni, którą śpiewaliśmy:
Codziennie, Panie Jezu, do Ciebie z kruszem modlę się. Po co? Po co codziennie modlę się do Pana z kruszem? Aby mnie pomógł i aby pomógł tym, których stawia mi na drodze. Zobaczmy, czy nasze domy są zbawione. Zobaczmy, czy nasi sąsiedzi są zbawieni. Nasi bliscy. Nasi współtowarzysze pracy. Zobaczmy. Czy my, tak jak ta córka kananejska walczyła wiarą o swoją córkę, czy my taką wiarę podejmujemy przed Bogiem, modląc się o tych, którzy giną? Modląc się o tych, którzy są na boku? Czy raczej mówimy, to jest jego problem. Czy on nie ma gdzie mieszkać? To jest jego problem. To, że on pije, jego biznes. Czy może to powinno być naszym problemem? Że nasi bliscy giną? Że nasze rodziny niezbawione? Że matka, ojciec niezbawiona? Teściowie? Nasz brat? Nasza siostra cielesna? Czy jest nam to obojętne? Czy podejmujemy wiarę tak jak ta niewiasta i nie wołamy dzień i noc, Panie Jezu, pomóż? Bo dokładnie wiemy, dokąd idą? Jaki koniec ich jest? Czy podejmujemy wiarę w wiarę bój? Czy jest nam to obojętne? Drodzy, zastanówmy się nad tym. Chcielibyśmy to dzisiaj przyjąć do naszych serc. Abyśmy tu stąd wyszli z taką wiarą i z takim świadectwem, jaką miała Samarytanka. Abyśmy umieli opowiedzieć innym ludziom o tym, co Jezus Chrystus uczynił w Twoim życiu. Chyba, że nie uczynił. I dlatego Twoje usta milczą. Chyba, że nie uczynił Jezus cudów w Twoim życiu. Dlatego Twoje usta zamilkły przed tymi, którzy giną. Chcemy dzisiaj odnowić społeczność z naszym Bogiem, Chrystusie Jezusie przez Ducha Świętego. Chcemy dzisiaj na nowo zawołać: Panie Jezu, pomóż mi, abym mógł innym pomóc. Nie chcemy tego czynić o własnych siłach, ale chcemy tak jak ta matka za swoją córką bojować. Bojować za tych, którzy są wokół nas, za tych, którzy potykają się, za tych, którzy upadli, za tych, którym Goliat stanął na drodze i nie mogą go przeskoczyć. Nie pozwólmy, aby diabeł zwyciężał w Twoim życiu i moim życiu. Nie pozwólmy, aby diabeł żniwował wokół nas. Dlatego, że Pan Jezus umarł za każdego jednego z nas. To Jezus położył swoje życie za Ciebie i mnie. To Jezus jest Twoim i moim Panem. Dlatego nie stawajmy się sędziami naszych bliźnich, ale współbojownikami ich. Mamy o co bojować. A ci, którzy jeszcze nie słyszeli Ewangelii, którą Bóg pozostawił nam, to możemy ją dzisiaj usłyszeć, że to tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Chcemy jako nowe stworzenie w Chrystusie być świadectwem dla tych, którzy giną. Chcemy umrzeć dla starego życia i powstać z Chrystusem do nowego życia, aby ci, którzy patrzą na nas, nie byli zgorszeni, ale wręcz odwrotnie, widzieli to, co Bóg uczynił w Tobie i we mnie. Niech nam Pan Jezus błogosławi tą dalszą chwilę. Ja wierzę w to, że nie jesteśmy tu z przypadku, ale że nas Pan zgromadził. To nie od zabiegów człowieka zależy, że ktoś będzie zbawiony, ale od zmiłowania Bożego. Dlatego chcielibyśmy z tego zmiłowania Bożego dzisiaj skorzystać. Że jeśli tu jesteśmy, to nie na pewno z przypadku, ale z postanowienia Bożego, z Jego zmiłowania ojcowskiego. Dlatego, że chcę, aby dzisiaj Cię nazwać swoim synem,
i swoją córką. Dlatego, że tylko dla takich jest Królestwo Boże. Tylko niebo jest dla córek i synów Bożych. Tak jest napisane. Wyrwijmy się spod tego jarzma diabelskiego. Wyrwijmy się diabła, abyśmy nie musieli mu służyć. I możesz to uczynić w imieniu Pana Jezusa. Że możesz tak jak ta niewiasta zawołać: Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, zmiłuj się nade mną. Apostolski, kiedy powiedział: srebra i złota nie mamy, ale to, co mamy, chcemy Ci dać, bracie i siostro, przyjacielu, Panu Jezusa Chrystusa. Uchwyć się Go za rękę i powstań do nowego życia. Bądź Jego świadectwem, dlatego, że On jest życiem i zmartwychwstaniem. Dziękujemy Panu za to słowo. Jaki wniosek dzisiaj się nam... Jakie słowo Pan do nas przesyła? Wniosek, że wszyscy potrzebujemy Jezusa Chrystusa, a tym bardziej ci, którzy jeszcze Go nie zaprosili do swojego życia, do swojego serca, jeszcze są obok. I to przesłanie jest do nas wszystkich, ale szczególnie do tych, którzy jeszcze są obok Pana Jezusa. I będzie taka okazja dzisiaj znowu, tak jak zawsze na naszych spotkaniach. Kto jeszcze nie oddał życia Jezusowi, a jest ktoś taki, to zapraszamy do tego i będziemy się modlić. A teraz bym prosił, abyśmy wszyscy powstali i każdy, kto ma coś, chce zawołać do Pana, to zapraszam, to zwołaj do Niego. Bo zawsze to powtarzam, że dzieci, jeżeli są z ojcem, a jeżeli coś chcą, to jak mówią? Tatusiu, ojcze, chcę to albo to. A my, kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi, to do kogo mamy wołać? Do naszego Ojca, Stwórcy, do naszego Pana Jezusa, który za nas umierał. I Jemu chcieliśmy oddać chwałę i do Niego przynośmy to wszystko, co nas zniewala, to, co nas wiąże. Z tym przyjdźmy. Unie z naszą wolnością, miłością. On może wszystko uczynić. Wszechmogący Boże, Ojcze, dziękujemy Ci za ofiarę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który nas wyswobodził z tego jarzma grzechu, że te nasze słabości i grzechy zostały tam na Golgocie zmazane i możemy stać teraz przed Tobą, Ojcze, przez krew świętą Jezusa Chrystusa oczyszczeni. Dziękujemy Ci za to i prosimy Cię, Panie, za tymi wszystkimi, którzy jeszcze są z dala od Ciebie, którzy Ciebie nie znają. Przychodzimy i przynosimy Ci nasze rodziny, naszych bliskich, braci, rodziców. Tak jak już brat Stanisław wspomniał w przesłaniu. Panie, przynosimy Ci naszych sąsiadów, wszystkich naszych krewnych, którzy uważają, że są wierzący, ale nie mają nic wspólnego z tym, co jest prawdziwą wiarą. Panie, przynoś nam wiary, tak jak ta niewiasta. Panie, prosimy Cię, bo Ty znasz nasze motywacje, nasze serca i wiesz, że nieraz się chwiejemy, ale wiemy, że w Tobie możemy przybrać postawę prostą i iść za głosem Twoim. Dopomóż nam w tym, Panie. Pobłogosław każdą osobę na tym miejscu i daj Ducha Twojego Świętego, aby objawił to, co jeszcze jest złe w nas, abyśmy mogli mocą Twoją wyrzucić, abyśmy mogli rzeczywiście stać przed Ojcem w czyści. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że Ty to sprawiłeś, że tak może być. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Amen. Amen. Ojcze Święty, wywyższam Ciebie w imię Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, czas łaski, który nam dałeś. Chwilowski, Panie Jezu, za to, że Ty byłeś posłuszny do Jezusa do śmierci krzyżowej. Tak, Panie Jezu, musiałeś chudymi cierpieć za moje grzechy. Panie Jezu, że Ty tak nisko zszedłeś, aby nie wyciągnąć z tego padu. Dziękuję Ci, Jezu, że i dzisiaj jako Twoje świadectwo mogę się składać po tym świadectwo, że Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Wszechmogący. Że żadne środki zastępcze, Panie Jezu, a tylko Twoja krew może nas oczyścić. Pomóż, Panie, aby z tego zgromadzenia nie zginął. Aby
dzisiaj, Panie, na nowo wypuściłeś na wolę, którzy są jeszcze powiązani tą różną rzeczami. Tak bardzo Cię proszę, Ojcze, w imię Pana Jezusa Chrystusa. Ja się Panie Boże, za to, że mówimy się zgromadzić. Dziękuję Ci za to, że mamy tu piątkę, że nam błogosławisz, że jesteś tutaj pośród nas. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę tutaj, za każde serce. Aby przychodzili ludzie do Ciebie, aby jak najwięcej dzisiaj przychodziło, Panie. Aby ta brama się coraz szersza stawała. Nie, coraz węższa, Panie. Dziękuję Ci za to, że możemy Cię wyjąkać pieśniami, za to, że możemy słuchać Twoje słowa, uczyć się, Panie, żyć i przesłuchać przykazania. Wywyższam Cię. Wielki Boże, ja Ci dziękuję dzisiaj za czas łaski, dzień zbawienia, Panie, za to, że jesteśmy tutaj zgromadzeni. Dziękuję Ci, Boże, że nas zgromadzasz. Proszę Cię, abym ja był czysty w Twoich oczach, to pomóż mi w tym, Panie. To pomóż mi. Dziękuję Ci, że się dobrze czuję, że mogłem tu być, Panie, że mi pomogłeś, Panie. Wybacz mi, może czasem chwilę wątpliwości i niewiary. Ale Ty, Panie Duchu Święty, prowadź mnie, abym mógł, Panie, cieszyć się Tobą jeszcze. Wielbić Cię w zdrowiu, Panie Jezus mój. I proszę Cię, abyś dalej błogosławił te spotkania, Panie, Panie. Dzisiejsze spotkanie, o Panie Jezu, dziękuję Ci za nie. Za to, że to słowo było od Ciebie. Dziękuję Ci za Twoją księgę, Pismo Święte, że możemy rozważać to słowo i czytać, Panie. I brać coś do siebie, Panie, z tego słowa, że mogę uczyć się tego, co Ty chcesz, Panie, i żyć według Twojego słowa z pomocą Ducha Świętego. Amen. To jest tak cudowny, wspaniały Boże, Jezu, drogi Boże. Jesteś cudowny, Panie. Jesteś Ci za tym właśnie wielki cud. Jak Ty zrobiłeś mężu, cud Nowego Narodzenia. Tak Ci dziękuję, Panie, że nie należę do tego świata, choć muszę żyć w tym świecie. Dziękuję Ci, że należę do Ciebie, że moje imię jest zapisane w Księdze Życia. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, który jest tutaj dzisiaj obecny wśród nas. Ja Ci Boże dziękuję za każdą jedną osobę, która tu jest. Dziękuję Ci za te nowe dusze, które tu gdzieś przyszły, Panie. Otwórz ich serca na Twoje słowo Boże. Panie Najwyższy, tak błogosławię wszystkich nas zgromadzonych. Proszę Cię, byś zawsze był z nami i nigdy nas nie opuszczał. Uwielbiam i wywyższam Cię, Panie Jezu Chryste. Amen. Bądź tutaj z nami, prowadź spokój, Panie Boże. Dziękuję Ci za to, że możemy się zgromadzać w Twoim imieniu. Wszyscy ci, którzy oddali serce Tobie, są normalni, Panie, trzeźwi. Panie, dziękuję, że nas prowadzisz. Prowadź tych, którzy są jeszcze świeży, Panie. Dawaj im mocy, wiary. Pomagaj im w chwilach słabości. Dziękuję Ci za nowych braci, którzy Ciebie przyjęli. Dziękuję Ci za to, że możemy Cię uwielbiać. Nie tylko tutaj, ale i w Każdlaku, i w Kozakowicach, i w Lesznej. I jeszcze nie wiadomo, jakie masz dla nas drogi, Panie, gdzie przy każdej okazji będziemy twierdzić, że to dzięki Tobie możemy Cię uwielbiać w taki, a nie inny sposób. Dziękuję Ci za to, że każdy kolejny dzień daje mi wiele radości, że ze zdrowia się poprawia. Dziękuję Ci, że wysłuchujesz moich modlitw i proszę Cię, Panie, prowadź mnie dalej w swojej mocy. Niech Ci będzie na wszystko chwała. Cześć, uwielbienie na wieki. Amen. 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 W imieniu Pana Jezusa Chrystusa Pana, nasze serce i myśli, kiedy nam przyjdzie, na tym nie ma nie wypuszczaj nas nie dzieci, zmódź się na Duchu Świętego. Amen. Może na koniec pomodlimy się modlitwą Pańską. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bój nas na pokuszenie, ale na nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.
dalej Pana uwielbiać, będziemy śpiewać pieśni. Jeżeli ktoś chce, prosić o modlitwę, chce się pomodlić, to zapraszamy starym, wytajem, tam będziemy się modlić.
Thank you.
imię Pana. Bo w imię Pana jest mocną twierdzą. Każdy osiągniemy tam, by cieszyć się. Gdzie? Tu. Bo w imię Pana jest mocną twierdzą. Każdy osiągniemy tam, by cieszyć się. Thank you.
Thank you.
Zakończenie.
Thank you.
Wam za przybycie. Niech Was Bóg błogosławi i zapraszamy na następny piątek o tej samej porze. Wszystkich. Przyprowadźcie każdy z sobą jedną osobę co najmniej.